Rozpoczynamy kolejny dzień rozgrywek turnieju Africa TV Champions Cup. W dolnym lewym rogu Tobias Zibert, czyli no Showtime. Berlin International Gaming, jego drużyna już od dłuższego czasu. Widzę, że kadr kamerki Showtime'a ustawiony nadal tak bardziej od boku. Tobias trochę to zmieniał. No i oczywiście oponentem Showtime'a jest mistrz świata 2019 roku. Oczywiście Dark z Korei Południowej, zawodnik drużyny Dragon Kings Gaming. No i jeden z, może nawet faworytów całego turnieju. No ale tutaj bardzo ciężko wskazać w sumie takiego top 1 faworyta. Jest Maru, jest Dark. Może nawet Bian, bo ostatnio nawet dochodził do finałów niektórych turniejów. No ale przede wszystkim Reynor, Seral, jeszcze Hiro. A i sporo osób może tutaj namieszać. No bardzo dobrze zawodnicy. Na razie oczywiście jeszcze faza grupowa. To jest grupa D. Dzisiaj zaczynamy od grupy D, a grupa C będzie za kilka godzin, jak się tutaj skończą zmagania. No bo mecz po meczu, BO3, oczywiście do dwóch wygranych, tak samo jak to było wczoraj. Kropka Showtime'a już przybyła, trochę Niemiec pozwiedzał, posprawdzał, ale tu nie widzi chyba nic bardzo dziwnego. Dobra, doskonale. Kronobus na adeptkę. Warpgate od Showtime'a zaraz też zapewne poleci, ale najpierw Stargate'a wybierze, no bo tutaj się bym akurat innych technologii za bardzo od Showtime'a nie spodziewał. W erze, gdy niektórzy tam intensywnie testowali inne technologie, to Showtime cały czas tego Stargate'a męczył i się od niego prawie że nie odkleja. Ale dziwne w sumie, że Showtime tak rzadko gra Adept Pusze, tak bardzo, bardzo, bardzo rzadko. No, w Niemczech czy w Polsce godzina 12.09, także samo południe praktycznie, natomiast u Darka mamy godzinę już 19, dobrze pamiętam? Nie, 20, sorry, 29. A no tak, bo była zmiana czasu. Dobra. Czyli teraz 8 godzin różnicy. W Seulu wieczór. Trochę to niekomfortowe może być nie dla Darka, czy dla Ragnaroka, czy dla Biana, którzy są w tej grupie, ale potem dla Hiro, który będzie musiał tak trochę po nocy grać na Reynora, Serala i Maxpaxa. Tak, kto wie, może z tego tytułu dużo gorzej mu pójdzie, a może właśnie teraz jeszcze śpi, żeby wstać o północy i zawojować. No tutaj raczej mała szansa na teleportację tych adeptek, bo zerglingi są tuż obok, więc no ten stały element gry raczej został dobrze rozegrany przez obu zawodników, no ale zwłaszcza przez Darka, który jest gotowy. No i teraz wiadomo, Oracle numer 1, zapewne Nexus za chwileczkę, chyba że... A nie, jednak druga Oracle. No są różne warianty, gdzie się najpierw czasami opóźnia drugą Oracle, czasami się grają wcześniej, czasami później, no i wtedy Nexus gdzieś pomiędzy. A tutaj akurat po drugiej Oracle ten Nexus dopiero poleci. Jeszcze oczywiście drugi gateway do obrony. No i do uzupełnienia barykady w drugiej bazie. Natomiast ze strony Zerga drony. I dopiero teraz Evo Chamber. O, anulował tutaj dwie jednostki Dark, bo gdyby tylko wyszły, to Oracle by je mogła tutaj zacząć oprawiać, albo to był może jakiś błąd. Ale w sumie gdyby drona się wykluła, to można ją od razu zamienić w budynek jakiś. Więc ciekawa decyzja Darka nawet, z tym, żeby tutaj te anulacje wykonać. No i teraz dwie Oracle zmierzają do drugiej bazy Darka zapewne. Albo gdzie indziej, ale tutaj perfekcyjnie jest przygotowany Koreańczyk. Wsadził klina idealnie. No to zerkniemy sobie jeszcze na historię meczów Darka oraz Showtime'a. W ogóle witamy wszystkich bardzo mocno, widzę, że Kashim jest czujny. Siema, siema. PO3. O, jest jakiś adept puszny, ale oczywiście to jest bez ulepszenia do szybkości ataku adeptek, więc nie jest to takie niebezpieczne. To jest takie z Oracle, atakowanie lekkie lądowe. Sporo zerglingów gra Dark, nawiasem mówiąc, tylko raz Showtime pokonał Darka i to było na Mistrzostwach Świata w 2018 roku. 2019 rok to było zwycięstwo Darka. No, rok po roku się spotkali. Kurczę, ale tylko raz Showtime'owi 4 lata temu się udało z Darkiem wygrać. Nie, żeby grali ze sobą nie wiadomo jak często, ale no 8 pojedynków, z czego tylko jeden wygrany przez Niemca. W tym roku zagrali na siebie w Katowicach i wygrał Dark bez dużych trudności 2-0. Tutaj jak widzimy, adeptki zostały w miarę opanowane.
już uciekają, no bo za dużo zerklingów. W ogóle Dark to lubi taki styl na dużej liczbie lingów i na, lekko mówiąc, wątpliwej ekonomii, no bo zwróćcie uwagę, że Dark ma tylko 47 dron, Showtime 58 probek. Różnica jest ogromna, ale to dlatego, że liczy Dark tutaj na jakieś złapania, a może nawet pokonanie przeciwnika. Cały czas dorabia zerklingi. Ciężko się z kimś takim gra, kto jest skory do tak dużego ryzyka, no ale teraz wieżyczka nie najlepiej ustawiona. Oracle bez problemu wyłączają 4 drony. No moim zdaniem spokojnie to może wygrać Showtime. 64 proby do 43 dronek. No jedyna siła Darka to też 60 zerglingów, ale czy to jest taka potężna, wielka siła, nie powiedziałbym. W dodatku Showtime jeszcze mądrze dorobił czwartą Oracle. Na tutaj z powietrza bardzo pomoże. Gdyby teraz Recall na Oracle poleciał, coś czuję, że Showtime by wygrał tę grę. Ale on jeszcze raz robi wloty Oracle w drony. Teraz, o właśnie, realizator nam to nawet pokaże. Kurczę, Oracle już nie mają tak dużo energii. Także atak Darka będzie bardzo niebezpieczny. Plus jeden opracowywany przez Showtime'a. Dark już swoje plus jeden posiada. Bane'y wchodzą. W co one wchodzą? Okej, okay, w Warp Gate'a na moment. Teraz jeszcze kolejne Bane'y do probek chciały się dobrać, ale tam Force Field zatrzymał, no ale wchodzą od drugiej strony. Piękny atak Darka w trzy różne miejsca. No, Showtime zrobił taką minę przejętą. Troszeczkę zatroskany losem swoich probek. Ale no, broni się w sumie w prawie każdym miejscu jako tako. Zauważmy, że pomimo straty 20 ponad już probek, to i tak ma więcej robotników Showtime. Dark w ciągłym natarciu, teraz sporo zerglingów może wbiec do trzeciej bazy Showtime'a i tutaj mogą paść takie decydujące obrażenia. O Boże, tu jeszcze jakiś Baning. O nie, 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 teraz probek trochę za dużo padło. Kurczę, gdyby się wycofał tymi Oracle, gdyby lepiej zidentyfikował zamiary przeciwnika Showtime, no to to by była zupełnie inna gra, a tak o dziwo jest w stanie go Dark wykończyć, ale to naprawdę ledwo, bo ledwo. No ale najważniejsze, że weszło. GG. Bardzo bliska gra. Bardzo, bardzo blisko. No to zaczynamy. Kolejna mapa, tym razem Tropical Sacrifice. No i jak widzimy już właśnie Tobie Zyber na ekranie. O, ma dynię na lodówce Red Bullowej. I jeszcze jakiegoś pająka sobie przyczepił. Nie wiedziałem, że Showtime to tak jest. Fan Halloween. Dobrze, takiego szkieleta jeszcze tam brakuje po środku pokoju zwisającego od sufitu. Potężnego, wielkiego. Dobra, oczywiście haczerka powstaje. Ale już w innym miejscu, bo Showtime zablokował Naturala. No, na tej mapie to powiedziałbym może nawet, że tym bardziej takie zerglingi bardzo wczesne, zmasowane są jakimś potencjalnym zagraniem, jakie Dark mógłby wykonać. Kurczę, aż nie wierzę, że to zagranie z poprzedniej mapy się udało. Tak blisko. Tak blisko, żeby się Showtime obronił, a jednak trochę daleko. No ale też fajnie to wszystko rozplanował Dark, zaatakował dosłownie w 3-4 różne miejsca, mam wrażenie. Elegancko to wykonał, no ale gdyby się nie udało, to by Zerg przegrał na jakieś 90%. Dobra, haczerka. Numer 3 zaraz też będzie oczywiście grana. Dark kiedyś pamiętam, że lubił takie otwarcie, gdzie nawet pomijał królowe specjalnie na początku gry, żeby tam już 1.51 trzecią haczerkę zbudować, ale chyba odszedł od tego pomysłu. No teraz to w ogóle ciężko byłoby pewnie tak zagrać, no bo protości wcześniej adeptkami lubią przyjść, albo Oracle szybko wlatują i wtedy no trzeba już tak naprawdę bardzo szybko robić królowe. Mniej niż zero. Witamy, witamy. Dobra, buongiorno. Jak widać, początek jest taki w miarę zachowawczy. Adeptka raczej nie będzie lecieć od razu do zerga, tylko ugania się ze zerglingiem, żeby tam nic przypadkiem nie przebiegło. No, złapanie linga bez prędkości akurat problemem nie jest. Teraz kilka kolejnych zerglingów Darka, widzę, że nawet wybiega na mapę, to już jest lekko zastanawiające. No i kolejne lingi robi Darka, ale to akurat normalnie na 24-25 dronach zergowie ich drabiają. No tak do 10-12, czasami może nawet więcej, żeby trochę przeszkadzać protosom. Ale zdziwiłbym się, gdyby Dark dalej robił lingi. O właśnie, teraz już z powrotem drony.
Kurczę, jak finezyjnie wysłał te adeptki Showtime. Każda w swoim tempie. Dobra, Oracle również oczywiście skierowana na mapę. No i tutaj się chyba niewiele wydarzy. Się zastanawiam, czy Showtime jednak zrobi może jakąś delikatną lub nie zmianę. Ale się uczepił tych Oracle póki co. Będą o 3, może... O, może z czasem kolejna. No dobra, ja tu liczę na Showtime, a to trzeba po prostu polegać na Darku, który już robi Nidusa. Nidus taki szybki, jest sportowy, wiadomo, gdzieś go wrzuci do pierwszej bazy Showtime'a chyba, bo tam się już od godziny 7 czy tam 6 przymierza Overlord. Specjalnie go Dark nawet teraz zbliżył, żeby dało się od razu Nidusa postawić w momencie, jak się sieć Nidusowa zakończy. No to znowu szybki, króciutki temat się szykuje. Królowe do Nidusa jako pierwsze, żeby potem pierwsze wyskoczyły, potem Lingi. No i cała naprzód. Doskonale. Showtime wszystko widzi, ale doleci za późno. No dobra, plan Darka działa. Bardzo interesujące jest to, że Koreańczyk dodał teraz Bane Ignesta. Czyli uważa, że na początku tej defensywy jeszcze Bane'u, znaczy ofensywy nie będzie potrzebował Bane'ów, ale może za chwilę będzie potrzebował. Ciekawe w sumie czemu. Nidus trochę absorbuje obrażenia. Przede wszystkim te Nidusy tutaj rozlewają biomasę, no ale też trochę ułatwiają dostęp kolejnych jednostek. Kilka pylonów szybko niszczy Dark, w ten sposób też Protoss ma supply blocka. Oracle wszystkie aktywowane na górze, nie zgadzam się z tym za bardzo, bo tam dużo energii traci Showtime, a nic nie osiąga. No i zaczyna się granie kanonów, sporo zerglingów również w drugiej bazie, ale tutaj z powrotem już właśnie te Oracle przyleciały i dobrze. Ej, obronił się chyba Showtime, tak jak na to patrzę, to całkiem solidnie na kanonie opiera defensywę. No ale właśnie, teraz to znaczy, że... i teraz te Bane'y! A to mądry Koreańczyk. Wiedział, że pewnie może nadejść taka chwila, że jednak Showtime porobi kanony, porobi baterie i teraz właśnie Bane'y mają wjechać i to wszystko rozpracować. Piękny, piękny ten build Badarka. Wszystko jest przemyślane, przećwiczone i działa. Jazgunia. A Showtime zrobił taką minę trwogi. GG. 2 do 0 dla Darka. Jak szybko, jak sprawnie. Jak agresywnie gra Dark. Nie szczypie się z tymi niekoreańczykami, nie daje im się rozkręcić, tylko od razu do przodu. Co było na pierwszej mapie? Na pierwszej mapie mieliśmy Maslinga na 40 niby 7 dronach, bo tam trochę Showtime ich rozwala, potem na 41 nawet. Ma Zergling z Bane'ami i do widzenia, tutaj z Nidusem. No ale bardzo mądre, witamy, witamy Gunkoman. No Dark wyjaśnił jak... tak szybko, jak tylko mógł.